Łabędź czarny, opis i ciekawostki. Zacznijmy od tego, że pierwotnie łabędzie czarne zamieszkiwały Australię i Tasmanię. Później w XIX wieku introdukowano je też w Nowej Zelandii, ale też później, czyli jeszcze w XIX wieku, zaczęły pojawiać się w Europie i Japonii. Pamiętajmy więc, że to nie jest ptak, który występował w sposób naturalny u nas i. Chociaż to były ptaki, które były i są nadal na przykład ptakami, które występują w parkach, które występują w miejscach, gdzie są po prostu hodowane, ze względu na ich bardzo fajny wygląd, to jednak są to też ptaki, które niekiedy uciekały. Jednak pomimo tego, że są z nami w Europie ponad 100 lat, to ich populacja taka naturalna jest niezbyt duża. Tutaj mówimy o stu kilkudziesięciu parach gniazdujących. W Polsce, z tego co wiem, doszło do jednego takiego przypadku, żeby te łabędzie czarne u nas gniazdowały. Myślę jednak, że z czasem się to zmieni i dojdzie do sytuacji, że będą to ptaki, które będziemy u nas spotykać częściej. Nie tylko w jakimś parku, w jakiejś hodowli, w jakiejś ptaszarni. Oczywiście, jak sama nazwa wskazuje, barwa tych ptaków jest czarna, chociaż posiadają jeszcze takie białe lotki. Taki pasek białych lotek na krawędzi skrzydeł. Ale w sytuacji, kiedy ten ptak porusza się na przykład po lądzie, czy też pływa, raczej nie jest to widoczne. To widać szczególnie, gdy ten ptak leci. Wtedy dopiero zauważymy, że ten ptak no, posiada jednak troszkę tego białego koloru. Dodatkowo wyróżnia się czerwony dziób, taki intensywnie czerwony dziób, chociaż jego końcówka jest biała. Jak to łabędź, jest to też ptak duży. Rozpiętość skrzydeł to nawet 205 cm. Długość ciała z głową to nawet 140 cm. I potrafi osiągnąć masę w przypadku samców do 7 kg. W przypadku samic jest to 4-5 kg. Więc samice są mniejsze. Jednak no, nadal jest to ptak bardzo duży. I tak oczywiście należy do tego samego gatunku jak nasze łabędzie. Tylko, że musimy zdawać sobie sprawę, że nasze łabędzie nie ma, no to jednak troszkę inny podgatunek. I pewne różnice występują. No ale taka ciekawostka. My mamy swoje łabędzie, w Australii, Tasmanii mieli swoje łabędzie. Cześć wszystkim, tak wyglądam, chociaż niektórzy już ten mój wygląd skojarzyli z moimi innymi kanałami, w tym z tym moim głównym kanałem, gdzie mówię o psach i kotach. No, ale ktoś mi powiedział, że zapraszanie do zasubskrybowania, do tego, żebyście oceniali, żebyście patrzyli na inne materiały, żebyście pomagali w dalszym rozwoju tego kanału, no, warto robić z twarzą. Dlatego teraz tu jestem i dlatego zachęcam do tego, co powiedziałem. Czyli, jeśli masz taką możliwość, zostaw subskrypcję, naciśnij dzwoneczek, skomentuj, oceni te materiały, które wrzucam. No, bądź troszkę. Można powiedzieć łagodny, dopiero tutaj się rozkręcam. Nie zawsze jestem w stanie powiedzieć tego tak płynnie, tak jakbym chciał, jak ma to miejsce na przykład na tym kanale, który jest już od lat, gdzie mówię właśnie o psach i kotach. Niekiedy będzie mnie troszkę więcej widać. Mam nadzieję, że to nie wprowadzi więcej problemów niż zakładam, czyli to, że będzie widać moją twarz. Uroda radiowa, szkoda, że głos nie radiowy, że nie wprowadzi to obniżonych obejrzeń na tym kanale. No ale cóż, dziękuję za to, że jesteście i zapraszam, żebyście byli tutaj dalej. Może przerwijmy już tą dyskusję z twarzą i wróćmy do naszych łabędzi, które, no, może, jeszcze nie, które może jeszcze nie są nasze, już można powiedzieć bliżej tym łabędziom, dobycia bycia łabędziami w Holandii, czy też w Wielkiej Brytanii, ale myślę, że z czasem te czarne łabędzie również będą się na większą skalę pojawiały u nas. Nie tylko w ptaszarniach, nie tylko w parkach, nie tylko w różnych zoo, ale też w taki sposób bardziej naturalny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No ale wróćmy do materiału. Może teraz przejdźmy do tego, gdzie żyje ten łabędź w takich warunkach naturalnych. I są to oczywiście zwierzęta, które żyją blisko wody. Czyli Obok wolno płynących rzek, potoków, strumieni raczej nie, raczej są to wody wolno płynące, czy też wody stojące, takie jak jeziora stawy, ponieważ zbyt silny nurt im przeszkadza i uniemożliwia im zdobywanie pożywienia i takie ogólne przemieszczanie się w tej wodzie. Ale oczywiście może zamieszkiwać też laguny, zatoki morskie. Tylko, że należy pamiętać, że są to ptaki, które, tak jak wcześniej powiedziałem, muszą mieć tą wodę dosyć spokojną. Więc, gdy mówimy o jakichś zatokach czy też lagunach, to musimy pamiętać, że muszą to być obszary, gdzie ta woda porusza się w sposób spokojny. Czyli, na przykład, gdy mówimy o takiej zatoce, gdzie może występować łabędź czarny, to ona musi być naprawdę bardzo dobrze osłonięta. A taka spokojna woda to oczywiście odpowiednie warunki, żeby zdobywać pożywienie, ponieważ łabędź czarny, łabędź czarny z reguły żywi się przeważnie roślinnością, roślinnością wodną, ale trzeba pamiętać, że gdy jest na lądzie, gdy warunki są sprzyjające, żywi się również innymi roślinami, roślinami już lądowymi, np. trawami czy też przeróżnymi ziołami. A dzięki temu, że no jednak ta jego szyja jest no bardzo długa, jakby nie mówić, to on dzięki temu ma o wiele większe możliwości sięgania dosyć głęboko pod wodę. No i podobnie jak nasze łabędzie, również żywi się w bardzo zbliżony sposób. Głównie jest to roślinność, gdy ma możliwość zdobycia czegoś, co jest pożywieniem pochodzenia zwierzęcego, też tego typu pokarmu. Nie omija, jednak, jednak jego głównym pożywieniem jest roślinność wodna. Pamiętajmy, że gdy spotkamy łabędzie, czy to będą nasze, czy to będą czarne łabędzie, no, jeśli spotkacie czarne łabędzie, to macie dużo szczęścia, no, chyba że wiecie, gdzie na przykład akurat są, w jakim zoo, w jakim parku, to nie należy ich karmić chlebem no, o tym chyba już wszyscy wiemy i dodatkowo trzeba na nie uważać, ponieważ o ile Łabędź czarne podobnie jak nasze łabędzie, mogą być takie no, prawie oswojone. Mogą nie bać się ludzi, mogą do nas podchodzić, mogą wymuszać na nas pożywienie. To jednak są to zwierzęta, które mogą też zaatakować, mogą być, no, powiedzmy sobie wprost, mogą być groźne. Nie tylko na przykład dla naszych psów, nie tylko dla najmłodszych, ale nas też mogą dziabnąć. To jest takie ostrzeżenie. Może nie poparte doświadczeniem z łabędziem czarnym, ale z tymi naszymi łabędziami, że te ptaki jednak potrafią być, pomimo tego, że przyzwyczajone do ludzi, to kiedy się zdenerwują, kiedy im nic nie damy, albo będą czuć się zagrożone, mogą po prostu przeatakować. I jeśli chodzi o rozród, to lęgi mogą odbywać się przez cały rok, oczywiście. To lęgi mogą odbywać się przez cały rok. Oczywiście tutaj mówimy o tych warunkach, w których żyje naturalnie, czyli Australia i Tasmania. Budują gniazdo o średnicy około 1 metra i tutaj w, i są to ptaki, które mogą nawet tworzyć takie malutkie kolonie, nie jakieś gigantyczne, że tych gniazd jest wiele, tylko kilka gniazd w swoim pobliżu. I oczywiście te gniazda są budowane w wodzie albo tuż obok wody. Ta woda naprawdę jest bardzo ważnym elementem, jeśli chodzi o łabędzie, nie tylko czarne. I łabędzica, nie wiem czy tak to się odmienia, znosi 4-5 jaj. One są takie zielonkawe i wysiadywanie trwa 35-40 dni. I są te jaja wysiadywane przez oboje rodziców, można powiedzieć, na zmianę, tak, żeby te zwierzęta mogły się pożywiać. Pisklęta rodzą się po tych 35-40 dniach, i gdy te pisklęta się urodzą, to są, one pod doros... to są one pod opieką swoich rodziców. W przypadku tych takich niewielkich kolonii, te małe mogą tworzyć nawet takie grupki, grupki młodych piskląt, którymi opiekują się osobniki dorosłe. Oczywiście ta pomoc ze strony dorosłych jest potrzebna, zwłaszcza dlatego, że te małe łabędzie dosyć długo nie potrafią latać. Dopiero po około pół roku, no 150, 170, 180 dni musi minąć, zanim te malutkie łabędzie zaczną oczywiście latać. Ale zanim łabędź osiągnie dojrzałość płciową, musi minąć jeszcze dłużej, ponieważ on, ją osiąga, ponieważ on ją osiąga po około 3 latach. Gdy mówimy dalej o rozrodzie, trzeba pamiętać, że kiedyś uważano, że są to zwierzęta wyłącznie monogamiczne. Teraz no nie do końca takie spojrzenie na te łabędzie jest pewne. Najprawdopodobniej nie jest tak do końca. O, tak to może ujmijmy. Więc łabędź czarny to bardzo ciekawe zwierzę. Yy, można powiedzieć, bardzo, bardzo podobny do naszych łabędzi, no, jednak mocno odróżniający się kolorem. Jednak jest to ptak, który w Europie nie występuje tak w sposób naturalny. Nie spotykamy go No może poza. Niektórymi regionami, gdzie tych par gniazdujących naprawdę jest niewiele, ale są to ptaki, które jednak możemy spotkać w zoo, w różnych parkach, w ptaszarniach i potrafi zrobić naprawdę fajne wrażenie. U, tutaj pewna uwaga, tak na koniec bardzo ważna uwaga, gdy myślimy o naszych łabędziach, o tych, które występują dosyć, które występują u nas. Pamiętajmy, żeby im nie przeszkadzać, kiedy gniazdują. Nie karmmy ich tym chlebem. Są inne rzeczy, które można im dawać do jedzenia. Nie przyzwyczajajmy ich zbytnio do tego karmienia. Jednak one są w stanie zdobyć sobie pożywienie. I pamiętajmy, że one też, tak jak mówiłem wcześniej, mogą troszkę się bronić. No i ta obrona może przyjąć formę ataku na nas. Więc gdy wiemy, gdzie jest gniazdo, gdzie są młode. Z dużej odległości zróbmy sobie zdjęcie, ale nie przeszkadzajmy. To są jednak ptaki, które muszą mieć spokój. I chociaż potrafią żyć bardzo blisko ludzi, to jednak musimy im zapewnić odpowiednie warunki. Cóż, nie przedłużajmy o naszych łabędziach też kiedyś porozmawiamy. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.